No i dobra, zobaczmy. O kurde. O kurde. Siemano, z tej strony Pan Guri, witam was na pierwszym odcinku na tym kanale. Co prawda jest już 20 tysięcy subskrypcji, no ale tak wyszło, że to jest pierwszy odcinek. No i co, ten odcinek nie będzie taki miły, przynajmniej dla mnie, bo generalnie spalił mi się praktycznie cały dom z tego co widziałem, z tego co wysyłali mi właśnie inni użytkownicy z tego serwera. Ja jeszcze tego nie sprawdzałem. Jeżeli byście mogli, to zostawcie łapkę, spróbujmy dobić 1000, jeżeli tak, to na pewno w niedługim czasie pojawi się kolejny filmik, w którym na pewno pokażę tutaj wszystkie budowle dokładnie od środka i coś tam jeszcze na pewno zrobimy na tym filmiku. No i co, i myślę, że w pierwszej kolejności na pewno powinienem zapisać się na to, bo widziałem, że u Nolifa na streamie coś tutaj się pojawiło, jakaś budowla, jeszcze tutaj totalnie nie byłem, nawet nie wiem za bardzo o co w tym chodzi, bo no dosłownie wczorajszy cały dzień nie byłem na tym serwerze. Dobra, pyk, o co tutaj chodzi? Bo jeszcze tutaj nie byłem. Wpisz imię i wrzuć do skrzynki, aby zostać zaproszonym. Duża nagroda. Okej, duża nagroda. No to kurde, jak za darmo, to lecimy. Dobra, pyk. No i co, chyba nazwę się Pan Gorek po prostu, bo Pan Gorek. O, imienia nie będę dawać, tylko dam sobie poniku. Tylko, aha, wrzuć do skrzyni. No to, o, już od razu zabrało. Zabrało, pyk. Zaproszenie 26.01. O kurczę, to jutro w sumie. Dobra, także pewnie będzie stream z tego. Jeżeli odcinek pojawi się wcześniej, to serdecznie zapraszam na streamek. Dobra, najlepiej to by było schować do Ender Chesta. Za bardzo nie wiem, czy tutaj gdzieś jest. O, jest, dobra, także pójdziemy. No i za sekundę udamy się do domku. Zobaczymy, dobra, pyk. Chowamy sobie totalnie, nic nie mam w Ender Chestie. I w ogóle mam troszkę syf ekwipunku, ale to jest totalnie nieważne teraz, bo idziemy zobaczyć, co się stało z naszym domem. Tak jak mówiłem, jeszcze nie byłem tam, zobaczymy. W ogóle historia jest z tym taka, że wczoraj sobie siedzę i napisała do mnie Sandra, że pół chaty moje się zjarało. No i w sumie tak trochę nie wierzyłem, ale dostałem jakieś tam 5-sekundowe nagranie, że rzeczywiście mój dom się spalił. No i troszkę się bardziej zagłębiłem w temat i okazało się, że Grubszczel jako pierwszy to zobaczył. No i troszkę tam zgasił, za co jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo, Kamilek. No i co, i zobaczymy, jak to wygląda. Prawdopodobnie to się stało dlatego, bo ja sobie zbudowałem taką farmę do ziemniaków i tam sobie postawiłem bota, tutaj widzicie bot 4 i prawdopodobnie dzięki temu botu walnął piorun i jakoś się tak dalej potoczyło. No, ale my sobie pójdziemy sprawdzić, mam elytrę, na pewno będzie można dobrze obczaić teren. Okej, lecimy. A tak w sumie co do jeszcze tego eventu, co do tego zaproszenia, które przed chwilą widzieliście, wy możecie myśleć, że ja naprawdę wiem, co tam się wydarzy, ale ja naprawdę nie wiem, co tam będzie, totalnie. Nawet nie wiem, kto to zorganizował, także dopiero wszystkiego jutro się dowiemy. Dobra, jestem tutaj pierwszy raz od tego, co się wydarzyło. Będzie bardzo mnie to boleć, pokażę wam, ile budowałem ten dom, przedmioty. O Jezu, polski Minecraft. Musiałem włączyć, bo nie mogłem znaleźć jednej statystyki wydobytych. 11 tysięcy drewna tutaj włożyłem w ten dom. No i dobra, zobaczmy. O kurde. O kurde. No co prawda widzę, że już około 1/3 albo 1/4 domu stoi. Jeszcze się jara. A to tylko netherrack chyba. Dobra, polećmy zobaczyć. No i tutaj ten ziomek jest winowajcą tak naprawdę, bo tutaj umieściłem go. No i jak była burza, to niestety gdzieś tam dupnęło. Dobra, zobaczmy sobie od innej strony, jak ten dom wygląda. O kurde. O kurde, gdzieś tutaj będziecie mieli filmik pokazany, jak to wyglądało wcześniej. Powiem tak, no dom będzie bardzo ciężko naprawić, bo około jest tutaj mniej więcej, nie wiem, połowa do zrobienia na pewno. Nie dość, że trzeba to wybudować, to jeszcze rozwalić te pozostałości. Tutaj ten cały pieniek niestety spłonął, ale i tak chociaż dobrze, że zostało to odratowane. I jeżeli coś, to możecie zadecydować, czy ratujemy ten domek, czy opuszczamy go i robimy własny. Gdzieś tutaj powinna być ankieta dla was, jakbyście mogli, to zagłosujcie, co o tym wszystkim myślicie. No kurczę, no nie fajnie to wygląda, zaraz zobaczymy, jak to od środka wygląda. Tutaj ja specjalnie w ogóle zrobiłem coś takiego, że jeżeli tutaj by się jakiś trawnik zajarał czy coś, to żeby nie było dostępu, dlatego właśnie tutaj jest tyle kratek od brzegu, żeby no nic po prostu się nie podpaliło. Dobra, z tego co widzę, to już schody są całe zalane. O kurczę, no nie fajnie to wygląda. Oczywiście tego normalnie nie będzie, to jest tylko po to, żebym te schody zbudował prosto. Chyba jednak niemądrze to zrobiłem, że zrobiłem to z netheraku, no ale
no jak powiem, czasu się nie cofnie. A właśnie, i teraz na serwerze zostało wprowadzone to, że już się nie palą tak bloki, że ogień nie przechodzi z bloku na blok, także no, nie wiem, według mnie warto by było kontynuować ten cały projekt, bo naprawdę mi na nim zależy. O kurde, zobaczcie, całe pierwsze piętro. Przykre to jest, bo ja to budowałem parę dziesiąt godzin. To tutaj jest włożone 11 tysięcy drewna. No tak wygląda obecnie pierwsze piętro. No nie wygląda to zbyt ciekawie. Dobra, polecimy jeszcze sobie na górę. O kurde. Oj, co piętro coraz gorzej. Wiecie co, może ja tą wodę zalepię i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także dajcie mi sekundę. Ten teren wygląda tak zgrifowany, że naprawdę. Możemy sobie polecieć w sumie do miejsca, z którego skaczemy oczywiście i walimy wiadra. Także sobie tutaj staniemy i chwilę poczekamy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, także dom generalnie tak wygląda już po wyczyszczeniu tej wody. W ogóle Kulek tutaj mi zostawił blok diamentu, dziękuję bardzo. Myślę, że go nie znajdę, ale sam się wydał, że go postawił, także... No, no i bez tej wody dom tak wygląda. Tak jak mówiłem, zagłosujcie, czy porzucamy ten projekt i robimy nowy, czy jednak kontynuujemy. No, według mnie, no tak jak mówiłem, warto kontynuować, nie wygląda to jeszcze aż tak tragicznie. Według mnie odbudowa mniej więcej zajmie tak, no, z 4 godziny, 3-4. Najgorzej to jest z tym pniem, bo bardzo dużo drewna trzeba zbierać na ten sam pień. Myślę, że około tam poszło, no, z 2000, coś takiego mniej więcej. No i co, wlećmy sobie na górę. No, przykro się na to patrzy, strasznie przykro, no ale... No cóż, no tak wyszło, no wiem, że już na pewno to już nie powinno się spalić. Także no. Dobra, pójdźmy sobie jeszcze zobaczyć, jak tam nasza mini, taka improwizoryczna farma ziemniaków, jak tam ona sobie poradziła dzięki temu botu. Wydaje mi się, że bardzo dużo ona nazbierała. O kurde, no. Dwie pełne skrzynki tutaj, to tylko pewnie... Aha. Jakim cudem tu są deski i dirt? Nie wiem, jakim cudem to się wydarzyło, ale się zapkało, no i przez to niestety się nie zapełniało. No i co, no fajna w sumie ten, fajna farma, dosyć wydajna. Przyda się oczywiście do dostawy w McDonaldzie, w którym nikt nic nie kupuje, bo Kulek postawił Cool Doga, w którym każdy kupuje sobie te złote marchewki. No ale cóż, poradzę. No nic. No i co, no i tak wygląda cały dom. No niestety. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, jakbyście mogli zostawcie łapkę, będzie mi bardzo miło, jak wbijecie 1000. No i co? Zapraszam też do ekipy na dole, trwa też konkurs na komputer za 5000 zł. Dziękuję bardzo za oglądanie, do następnego odcinka, siema!